Pożar pociągu metra warszawskiego, a także reklamoza w metrze. Pierwszy tramwaj skręcił na Goworkę. Nowy przystanek WKD w Warszawie. Znaleziska na Placu Centralnym. Czy co dalej z wschodnią obwodnicą Warszawy? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, wyjątkowo w środę, 24 kwietnia. Zaczynamy! Was tutaj, cześć, tam znowuż i zapraszam was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym. Nietypowo w środku tygodnia. Ale oczywiście jest to zaległy weekend, kiedy to jeszcze windy nie działały w metrze warszawskim. A teraz, w teorii przynajmniej, brak wind. A to właściwie oznacza brak awarii. I dobrze, że w końcu tym razem, jak jest brak awarii, to nie przepraszają za utrudnienia. Tak to miało miejsce, kiedy faktycznie pierwszy raz nie działały wszystkie windy. Z ważnych aspektów to jest to, że trzeba faktycznie pojawić się i sprawdzić, czy ta winda na Ulrychowie już działa. Ja tam dzisiaj jeszcze wpadnę i zobaczę, czy faktycznie udało się to zadanie zamać. Tymczasem w metrze nie tylko i wyłącznie windy nie działają, a właściwie to wszystkie działają, ale również średniowiecze się pojawia na budowie metra warszawskiego na stacji technicznej podstawowej Karolin. Z XV wieku zaczęły się pojawiać różne znaleziska, różne naczynia ze śmietnika i one są połamane i nawet ze resztkami jedzenia. Więcej informacji, co dokładnie tam metro warszawskie znalazło i z czego i wyłącznie właśnie kolejny aspekt tutaj znajduje i co tam można się z tego wyczytać, znajdziecie właśnie na linku w opisie i w karcie, gdzie możecie sobie dokładnie to poczytać. Natomiast z innych informacji to w ostatnich dniach, a konkretnie 21 kwietnia, pociąg metra się zapalił. Oczywiście nie pociąg metra cały, tylko i wyłącznie najprawdopodobniej układ hamulcowy i na szczęście samemu maszynistowi udało się jeszcze ugasić ten pożar, zanim przyjechała straż pożarna. Na miejscu była, była straż pożarna faktycznie spoza metra, była również z metra i pociągi wtedy nie jeździły. Stało się to na stacji metra Księcia Janusza i wtedy też oczywiście pociągi nie jeździły do Księcia Janusza, tylko do Dadaszyńskiego. Utrudnienia były dosyć duże, co można zobaczyć w tym miejscu. Wtedy była uruchomiona linia z autobusowa Z za metro, na trasie Dadaszyńskiego właśnie metro Bemowo, a właściwie nawet jechała trochę dalej, bo jeździła do Radia Wolna Europa, więc na dłuższej trochę trasie. No i wtedy też niektóre linie autobusowe były preferowane właśnie do korzystania z tego w związku z tymi utrudnieniami. Co ja mogę powiedzieć? No faktycznie kryzysowa sytuacja. Mam nadzieję, że szybko dowiemy się, dlaczego faktycznie taka sytuacja miała miejsce i żeby to po prostu się nie powtórzyło. Biorąc pod uwagę, kiedy ostatnio był pożar w metrze warszawskim, z tego co pamiętam, to było na stacji Metra Centrum i to było już ładne parę lat temu, no to faktycznie trochę tego czasu od tamtego momentu minęło. Nie wiem, na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy to była nowa Skoda, czy to było Inspiro. Wiemy tylko łącznie, że pociąg metra na M2 na Księcia Janusza, a co dokładnie tego nie wiem. Oczywiście, żeby nie było, nikt nie ucierpiał, wszyscy byli bezpiecznie ewakuowani z samego stacji i oczywiście z samego pociągu. Tymczasem z innych informacji mamy to dobrą informację, że M4 będzie trochę później, w sensie na razie dużo było pytań o M4 i dlatego też metro wydłużyło czas na składanie na składanie jeszcze tych wszystkich ofert. Nowy termin został wyznaczony na 7 maja, a tego też właśnie zostało trochę to wszystko wydłużone. Natomiast pamiętajcie, że M4 będzie trochę trwać i trochę będzie realizowane, bo najpierw musi powstać część prac przedprojektowych i to będzie realizowane właśnie pod podpisaniem aktualnej umowy przez 38 miesięcy. To więc mniej więcej się zakończy w 2027 roku przy dobrych wiatrach, co oznacza, że potem będzie można ogłosić przetarg na zaprojektowanie. Projektowanie trwa około 3 lata i później będzie można ogłosić przetarg na budowę, co oznacza, że budowa będzie na początku przyszłej dekady, czyli po 2030 roku dowiemy się coś więcej o tym, czy będzie budowane M4, ale już teraz, z 2027 roku, już teraz trochę to śmiesznie brzmi, ale za 3 lata dowiemy się po prostu, no trochę ponad 3 lata, jak będzie etapowane, jak będzie wszystko to fazowane i też może jakieś będą jeszcze przeciągi z prac przedprojektowych, jakieś konkretne poszczególne elementy będziemy się dowiadywać, jak będą stacje, co jest dokładnie mniej więcej zaplanowane, czy jakieś większe zmiany będą zaplanowane, jakieś kąty, miejsca, lokalizacje stacji, to oczywiście wiadomo, że będzie się jeszcze mogło trochę zmieniać, więc czekamy faktycznie na te informacje, co w tym temacie będzie poczynione. Tymczasem wiemy, że metro warszawskie wybrało już projektanta na zabezpieczenie ławek przed bezdomnymi, którzy śpią na tych ławkach. I
usługi. To jest jedna firma, która faktycznie to zrobi za 19,5 tysiąca złotych. 18 kwietnia to zostało właśnie rozstrzygnięte i przez 12 tygodni będzie projektować, jak to zrobić inaczej. Żeby po prostu tam ludzie nie leżeli. No... Czy jestem za takim rozwiązaniem, nie będę mówić, że to jest najlepsze rozwiązanie. Nie jestem też za zmienieniem zbytnio starych stacji metra. Nawet jeżeli nie wyglądam jak Świętokrzyska na M1, przynajmniej moim osobistym zdaniem. Natomiast, no, czy to jest to rozwiązanie, które jest idealne? Sami sobie odpowiedzieli, raczej nie. Natomiast z innych informacji wiemy, że niestety Metro Warszawskie dalej kontynuuje swoją zmianę, jeżeli chodzi o reklamę, konkretnie firma Stroer. I firma ta właśnie doszła do stacji Plac Wilsona, gdzie wykopała część ściany. Znaczy, ściana jest, ale nie ma właśnie tych elementów, które tutaj były wizualne. Nie będę ukrywać, że sama stacja Plac Wilsona dla mnie jest dosyć ważna, bo to była pierwsza stacja metra, którą pamiętam, jak się zawsze jeździło do centrum Warszawy z Białęki. No i teraz ściana zatorowa zniknęła. Nie ma już tych ładnych elementów, które się ładnie starzały przez czasy. Najpiękniejsza stacja metra, która kiedyś faktycznie wygrywała konkursy, a teraz zostanie oszczędzona przez nowe reklamy, ale ważniejsze jest to, że aktualnie po prostu zostało to wszystko zdjęte. Mam nadzieję, że elementy te zostały zabezpieczone i zostały dobrze zdjęte i będzie można je w przyszłości jakby coś zamontować. Chociaż nie jestem w ogóle do zdania, żeby aż w tak duży, inwazyjny sposób nachodzić na teren stacji. Rozumiem na montażu na czymś, chociaż też nie jestem tego zwolennikiem. Na czymś najlepiej według mnie jest montować to po prostu obok, ale nie na czymś, a na pewno nie zdejmować coś. Więc... No znowu afera się rozwiązała. Pamiętamy doskonale tą aferę, która była właśnie z tymi mozaikami na stacji metra Służew i Ursynu, jak później to zostało wszystko wstrzymane przed wyborami przez prezydenta miasta i później te wszystkie poszczególne elementy, które były realizowane. No nie będę ukrywać, że nie podoba mi się ta cała sytuacja i byłoby dobrze, gdyby po prostu... Znaczy, reklamy nowe nie będą, ale nie będą aż tak inwazyjne, jeżeli chodzi o aktualny wygląd stacji metra i funkcjonowanie, no bo wiadomo, że tam w okulatach trzeba chodzić teraz na stacjach, żeby nie oświetlało nas i jak świecą te reklamy. No już pomijając ten aspekt, no to oczywiście wiadomo, że no stacje nie powinno się niszczyć przy tym. A już mieliśmy takie przykłady. A teraz Plac Wilsona niestety na to trafił i no nie widzę jakoś tak dobrze. Nie widzę. No trudno. Ogólnie tam te były też konsultacje a propos tego, znaczy była specjalna ekipa, która miała sprawdzić, jak to ma być poprawnie robione i tak dalej. Natomiast tak to jest napisane ogólnym językiem, że można to interpretować właściwie w dowolny sposób, dlatego po prostu wygląda tak, wygląda. Wszystko zgodnie z przepisami tymi nowymi, które zostały ustalone, zostało zrealizowane, więc nie ma się do czego przyczepić, ale w praktyce no wiadomo, że się to po prostu ludziom nie podoba. Tymczasem dobrych informacji mam dla Was to, że były testy tramwajowe już na Goworka. Byłem, miałem okazję to nagrać, nawet wczoraj był jeszcze film z zona FFV, to jest moje zdjęcie. No i co ja mogę powiedzieć? Pierwsze jazdy testowe na Goworka się wydarzyły. Pod koniec miesiąca najprawdopodobniej będą jazdy testowe już na Spacerowej i może nawet na Gagarina. W połowie miesiąca mają już faktycznie jeździć tramwaje nawet na Gagarina, a w kolejnych aspektach będziemy się dowiadywać oczywiście, co jest planowane, jeżeli chodzi o nową komunikację miejską po otwarciu tramwaju do Wilanowa. Plany są takie, że mniej więcej w połowie maja będzie zaproponowany plan, jak ma jeździć komunikacja miejska właśnie po oddaniu do użytku tramwaju do Wilanowa i to oczywiście będzie podlegać konsultacjom społecznym, więc będzie można się wypowiedzieć, jak tragicznie ZTM to zrobił, bo raczej pozytywne głosy są bardzo rzadko słyszane. I nie będę ukrywać, że na ten moment czekam. Pewnie jakiś specjalny odcinek z tramwaju kierunek Wilanów, gdzie po prostu sobie będziemy to kopalnie analizować, się pojawi i zobaczymy, co tam nam ZTM zaproponuje i co byście mogli też zmienić. Oczywiście wiadomo, że podczas konsultacji społecznych możecie przychodzić na te spotkania na miejscu, jak i również oczywiście, że możecie pojawiać, możecie też po prostu pisać to online w formie maili. No, o mailach do ZTM-u jeszcze się będę mówić więcej, ale najpierw tramwaje warszawskie, które zawarły 3 umowy na projektowanie nowej Alei Jana Pawła II, jeżeli chodzi oczywiście o część tramwajową. Między innymi w ramach tej inwestycji ma powstać prawie komplet rozjazdów na rondzie Babka, czyli rondzie Dorosława, jak i również ma powstać nowy, osobny tor w kierunku ulicy Stawki. Wróć, na Stawki będzie tor. Nie na Stawki, no w kierunku Powązek, tam po prostu będzie osobny tor w prawo, więc nie można sobie naskręcić na spokojnie, bo chodzimy oczywiście o ten tor, obok Arkadii będzie po prostu wydzielony prawoskręt. Natomiast z innych aspektów, no to wiemy, że faktycznie to będzie realizowane za jakiś czas, bo najpierw to będą prace projektowe, a jak zakończą się projektowanie, no to budowa przewidziana na lata 2028-2029, no będzie się to dosyć dużymi utrudnieniami, jeżeli chodzi o trasę tramwajową, całkowicie pewnie Jana Pawła będzie zamknięta na ten czas.
Jeżeli chodzi oczywiście o ruch tramwajowy, samochody też nie będą miały też takich dużych utrudnień, mimo że tam pasy przy torach tramwajowych będą po prostu trochę poograniczone. Natomiast co jest ważne, to jest to, że aktualnie już przydałoby się coś zrobić, jeżeli chodzi o wiadukt właśnie tam nad koleją przy Arkadii. Tam aktualnie tramwaje muszą zwalniać do 10-20 na godzinę, w związku z tym, że jest kiepskie stanie torowisko i to tramwaje chcą zrobić wcześniej. Nie mówię na razie kiedy, miało być to już zrobione, na razie czekamy dalej. Z innych informacji to, jeżeli chodzi o kolej, jest planowany nowy przystanek Wukatki w Warszawie. No i gdzie dokładnie, to wam w sumie pokażę na mapie. Przynajmniej gdzie dokładnie ja zrozumiałem, że ma być tam mniej więcej zaplanowane. Nowy przystanek WKD, znaczy ogólnie to tak. Po pierwsze, Warszawa-Rakowiec jest planowana do przebudowy. Z pierwszych aspektów i najważniejszych, jeżeli chodzi o te planowane przebudowy. To jest ogólnie Warszawa. Więc to jest jeden z tych elementów, który faktycznie jest planowany, jeżeli chodzi o WKD. Warszawa-Rakowiec się znajduje w tym miejscu. Znaczy Warszawa-Raków oczywiście, nie Rakowiec. I to jest planowane do przebudowy w ramach osobnej inwestycji. Tam po pierwsze mają się pojawić normalne perony, zejścia, schody i może nawet będą planowane windy, ale to we współudziale z miastem stołecznym. Nie będę oktować, że windy by się przydały, ale jeszcze bardziej by się przydała jakakolwiek możliwość przejazdu rowerem bądź uto czy czymkolwiek na tej trasie, bo tam jest po prostu tragiczna sytuacja. Natomiast też się pojawiła koncepcja nowego przystanku kolejowego. Warszawa Wschód Słońca, pomiędzy Raków a Aleje Zyńskie. Chodzi o lokalizację przystanku kolejowego w tym miejscu. Tu się ostatnio zaczęło pojawiać dużo osiedli w tej okolicy i ogólnie ten teren się dosyć mocno zurbanizuje. I pytanie, czy to jest dobry pomysł? Według mnie tak. W sensie, czy to jest jakiś dłuższy odcinek, gdzie nie ma pociągów? Może niekoniecznie. Ale jeżeli by się wstawiło tutaj obok tego rondka, najprawdopodobniej chodzi o to, taki przystanek kolejowy, to by miało te zalety, po pierwsze, że tu komunikacja miejska w okolicy jest dosyć kiepska. Autobusy no, muszą dosyć dużymi objazdami tutaj jeździć, żeby dojechać do pociągów, ale w ten sposób bardzo szybki by dostał posłowy transport kolejowy do centrum Warszawy. Dodam tylko i wyłącznie, że to nie jest jedyny planowany przystanek kolejowy, który by pojawił się tam w różnych latach. Ten jest jednym z kilku, czyli to byłoby Warszawa Wschód Słońca, to z taką planowaną nazwą. Też się pojawiały koncepcje, aby postawić jeszcze jeden przystanek kolejowy, mniej więcej w tej lokalizacji, jakby map internet nie działał, to bym pokazał. No, mniej więcej w tym miejscu, pomiędzy właśnie Warszawą Zachodnią, a Warszawa Ochota WKD, która się znajduje w tym miejscu. Ten odcinek jest trochę dłuższy i tu było planowane po prostu obok tamtych wiaduktów kolejowych postawić taki przystanek kolejowy do tych wszystkich osiedli i może też z jakąś kładką na kolejową. Według mnie też dobra koncepcja, ale ten temat się całkowicie rozpłynął. Czy jakieś nowe przystanki WKD powstaną? Nie wiemy. Znaczy, jakieś wstępne prace są realizowane. Oczywiście będą może później trzeba zrobić prace przedprojektowe, zrobić analizę mniej więcej wszystkie. Później będzie trzeba to zaprojektować, a później trzeba to będzie budować, więc WKD-ka znaczy, że to jest mniej więcej w ciągu dekady to może powstanie, jeśli już szybki tej inwestycji nie spodziewajmy się. Pamiętajmy też, że WKD-ka działa dużo sprawniej i dużo toporniej, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestycje niż PKP, dzięki czemu może po prostu działa tak całkiem bez jakichś większych problemów i utrudnień i opóźnień, no ale przez to też po prostu cokolwiek zrobienie nowego na WKD-ce jest dużo, dużo trudniejsze. No ale może faktycznie to będzie zrealizowane. Pamiętajmy, że WKD-ka ma dosyć dużo planowanych aktualnie inwestycji. Nie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o Raków, aktualnie właśnie będą realizowane już tam prace pod granicą Warszawy. Gdzieś tu, jak dobrze pamiętam, teraz nie powiem z głowy. Otwiera się. Jest Michałowice. O, reguły, dokładnie, o to mi chodziło. Że reguły będą teraz przebudowane i też tam mają być planowane jeszcze inne prace przebudowy tam pod Truszkowem, więc wiecie, tych ogólnych rzeczy będzie realizowanych trochę i nawet układ, który będzie przebudowany w tych miejscach, więc spodziewajmy się niespodziewanego, że tak to powiem, jeżeli chodzi o WKD-kę. Tymczasem z innych informacji przechodząc do linii 222 i 168, w związku z tym, że aktualnie będzie przebudowana ulica Spartańska, te linie autobusowe nie dodają do swojej pętli na Spartańskiej i dlatego też te linie autobusowe kończą swoją trasę mniej więcej w okolicach pętli zajezdni tramwajowej i autobusowej Woronicza i te po prostu linie autobusowe tam mniej więcej gdzieś w okolicach tego morza po prostu kończą swoją trasę i gdzieś tam później przez zajezdnie inne ulice sobie zawracają, albo przez te rondy, które się znajdują w okolicy, więc tak wygląda faktycznie sytuacja. Nie działa aktualnie przystanki Spartańska 02, Instytut Romantyki 01 i oczywiście przystanek Spartańska 52, więc jak coś, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te linie autobusowe. Z kolei w Piasecznie trochę więcej się dzieje, bo aktualnie rozpoczęła się przebudowa ulicy Sienkiewicza i się trochę zastanawiam, czy nie pojechać do tego nagrać, ale
Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście to zobaczyć, jakieś mazowieckie inwestycje spiaseczne. Tam się mało dzieje. Ważne jest to, że tutaj aktualnie jest oczywiście stacja kolei wąskotorowej i w tym miejscu aktualnie trwa przebudowa tejże ulicy i nie jedzie oczywiście, że tą linią, tą ulicą aktualnie nic, żadna linia autobusowa i wszystko jeździ objazdami. Do PKP Piaseczno jeździ się tutaj na okrągło i aktualnie przez PKP Piaseczno te wszystkie linie jedą też. Te wszystkie 9 linii, więc dosyć pokaźne te objazdy teraz tutaj się porobiły. No nie będę ukrywać, że co ciekawe to musi wyglądać i przy tym PKP Piaseczno to gęsto będzie, oj gęsto będzie teraz. Więc takie informacje, jeżeli chodzi o te prace się rozpoczęły już 18 kwietnia. Z innych informacji to zaproponuję ktoś swoją własną kartę miejską z okazji 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilet 90-dniowy jest do wygrania dla osoby, która wygra. Możecie swoje propozycje właśnie, tak jak powiedziałem, wysyłać już wcześniej na maila ZTM-u, promocja promocja@ztm.waw.pl. Wysyłać swoje propozycje możecie do 26 kwietnia, pracę jedną, swoją oczywiście własną, autorską, do godziny 15. Wzór własnej karty miejskiej z okazji właśnie 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Proponujcie i zobaczymy faktycznie kto i co i jak wygra. To będzie wszystko ogłoszone na Facebooku i Instagramie WTP. No i oczywiście później ta osoba, która wygra, dostanie swoją kartę miejską. Z kolei z innych informacji to jest to, że kanalizacja na ulicy Fajnej. Jak ja tego słowa łodnika. Jest taka ulica. No dobrze, to ulica Fajna. Będzie w końcu Fajna. I od poniedziałku 22 kwietnia rozpoczęły się tam prace, dlatego też linie autobusowe 120, 134 i 226 jadą aktualnie trochę innymi trasami, ale spokojnie, po przebudowie będzie wszędzie fajnie, na ulicy Fajnej. Z innych informacji, jeżeli Wam się podoba plakat Warszawa Wschodnia, który już ponad miesiąca jest tutaj wisi, to możecie oczywiście go zakupić od partnera kanału, którym jest Koleo. I jak też macie do tego link w opisie, w karcie i chyba na tym przypiętym komentarzu, nie zapomnę tego zrobić, więc mogę powiedzieć, no całkiem ładny plakat i już postaram się, żeby przed kolejnym miesiącem go zmienić na innego, bo oczywiście tych plakatów na stronie Koleo jest dużo więcej. Między innymi Warszawa Falenica, która została wylicytowana na w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i właśnie przekazana przeze mnie i przez partnera kanału na WOŚP. I całkiem ładną sumę poszły te wszystkie plakaty. Tymczasem z innych informacji to jest to, co się dzieje na moście na Pragę. ZDM i most na Pragę. Cały czas się cieszę, że są w głównym punkcie, że cokolwiek się nie dzieje na moście, to oczywiście wszyscy o tym piszą. No ile byłoby hejterów i nie hejterów, to wiadomo, że głośno jest w tym moście. Ale spokojnie, będzie na początku miesiąca zamierzam zrobić kolejny film o moście na Pragę, a konkretnie o tym, co tam się jeszcze buduje. To jest oczywiste, że budowa się jeszcze nie zakończyła. Widać to doskonale na tych ujęciach. Po pierwsze, cały czas nie ma w tym miejscu zejścia i ta pochylnia cały czas jest niefunkcjonalna. Przestrzeń nadal jest nieudostępniona cały czas dla pieszych i rowerzystów. No i tutaj jeszcze widać barki, które pływają. Jeszcze aktualnie są prace do wykończeniowe, jakieś lekkie liftingi robione na samej kładce. No i tutaj widać doskonale, że te dwa grodzia muszą zniknąć z nurtu rzeki, tylko łącznie w tym miejscu zostało to już zdjęte. Te dwa jeszcze są do zrealizowania. Kiedy to się stanie? Nie wiem. Znaczy, w teorii ma się to wydarzyć w maju, ale kiedy? No to czekamy. Nieironicznie czekam, aż w końcu zakończę budować ten most. Ale oczywiście, żeby nie było, wszystkie pozwolenia techniczne są już oddane do użytku, bo wszystko już zgodnie z prawem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zostało zagwarantowane i to, że jeszcze jakieś prace są realizowane, czy te grodzie jeszcze są, nie oznacza, że most jest jakiś gorszy i jest bardziej niebezpieczny. Takiej sytuacji nie ma i to chcę Wam powiedzieć w tym momencie. Z innych informacji, cały czas powstaje plac centralny. No tam się dużo nie dzieje, ale powstaje cały czas centralny. W związku z tym, że cały czas tam szukają w tych kamienicach i innych miejscach, co tam się znalazło. No oczywiście kolejne ślady historii. Do tych śladów historii również macie link w opisie i w karcie, żebyście mogli sobie dokładnie zobaczyć i poczytać, co tu właściwie jest wszystko znajdowane, bo ja postaram się w kolejnym miesiącu pojawić na placu centralnym, chociaż no wiem, że z placem centralnym jesteśmy trochę skłóceni, jeżeli chodzi o nagrywanie tej inwestycji. Z innych informacji to rozpoczyna się rozputowanie ulicy Koszykowej. Zniknie 700 metrów kwadratowych betonu i będzie trochę więcej zieleni, a nawet docelowo pojawi się trochę drzewa, konkretnie 14 klonów, więc jeszcze oczywiście pozytywna informacja, że kolejna ulica będzie bardziej zielona, chociaż bez jakiejś gruntownej, większej przebudowy. Z kolejnych informacji to jeszcze właśnie ulica Spartańska. Gdyby nie to, że nie działa strona z wizualizacją, to mogę pokazać tak. No tutaj kończą aktualnie autobusy swoją trasę. Tu jest zajezdnia tramwajowa, autobusowa. Tu jest autobusowa, tu jest tramwajowa. Tu jest Woronicza się ciągnie.
No i co ważne, tak się jedzie aktualnie objazdami, żeby ominąć ten odcinek, i ten odcinek jest aktualnie remontowany w ramach tej inwestycji. Nie będę powiedzieć, że może być się tutaj też pojawił. No, a dajcie znać, jakie chcielibyście zobaczyć inwestycje, które się rozpoczęły, takie mniejsze teraz na kanale, bo w sumie jestem ciekawy, bo już pomijając coś trochę tych filmów, bo mniej, ale jestem w sumie ciekawy z tych tematów. Natomiast na pewno wiem, że chcielibyście zobaczyć na kanale budowę wschodniej obwodnicy Warszawy. Ja też. No na razie tam w sądzie to wszystko utknęło, te nieszczęsne decyzje środowiskowe na niektóre odcinki. Na krótszy odcinek było odwołanie kasacyjne złożone, więc inwestor, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, planuje nowy pomysł na WOS, znaczy WOW. Jak to zrobić, a konkretniej co trzeba zrobić, żeby to się w końcu udało? Na razie tam jeszcze nie informują. W połowie maja się dowiemy, jakie są aktualnie nowe plany. Może po prostu jakoś to inaczej poetapują. Wiedzą też, że ogólnie wstępne wszystkie koncepcje, które były w ramach tej obwodnicy, mają już ponad 10 lat, więc te plany są po prostu bardzo stare i może trzeba po prostu je trochę skorygować, inaczej zbudować, inaczej zrobić rzeczy. No czekamy faktycznie, co z tego wyjdzie. Nie będę ukrywać, że to jest bardzo ważny element, bo aktualnie po prostu przez to zachodnie obwodnice Warszawy, ogólnie cała część obwodnicy Warszawy jest po prostu zmuszona jechać teraz albo małymi uliczkami przez Wesołą, i Wesoła na tym najwięcej traci, więc jakby mieli obwodnicę, to by wszyscy przyjechali ładnie, szybko i by nie korkowali im ulicy, aktualnie korkują im ulicę, więc albo jadą przez Wesołą i przez ich małe ulice i to wszystko korkują, albo jadą przez zachodnią obwodnicę Warszawy. I dlatego też tam jest taki duży ruch. No i oczywiście wszyscy muszą jechać przez na przykład Grota Robackiego. A tak by mogli pojechać właśnie przez Ząbki i przez Wesołą i tak pojechać w drugą stronę. No bardzo jest to potrzebna obwodnica Warszawy, ten odcinek. Natomiast cały czas jakieś kasacje, różne inne problemy i tak dalej. No w końcu skończcie to i to wybudujcie. Tak już nieironicznie to powiem wprost, że po prostu jest to bardzo problematyczne. Zrobiłbym kolejny film o tej obwodnicy, ale już jeden był nad samym tym odcinkiem planowanym, więc na razie nie poczuwam się do odpowiedzialności do nagrywania kolejnego filmu, biorąc pod uwagę, że aktualnie wszystko utyka tylko można na częściach formalnych i de facto sądowych. Zobaczymy, co nam zaproponuje GDAKA w przyszłym miesiącu. No i na koniec, co ja mogę wam powiedzieć? W najbliższych dniach będzie film z Warszawy Zachodniej, nagrywałem go wczoraj, więc może jutro, bo pojutrze się pojawi film z Warszawy Zachodniej. Tunel w Sojówku jest już ponownie otwarty do użytku, pomimo tego, że został zamknięty, ale na szczęście udało się go otworzyć. I to jest dobra informacja, że został ukrócony, ale to mieliście już parę filmów, więc nie będę się powtarzać. No i w najbliższych dniach też się pojawi film oczywiście w Zajezdni, tam na po gdzie byłem w ostatnich dniach, jak i również nieszczęsny Olsztyn, który czeka i czeka i mam nadzieję, że się doczeka, że jeszcze do poniedziałku wszystkie filmy z Olsztyna, może poza jednym przylotem, się pojawią. Więc ja mogę powiedzieć, jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, i jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejna mniejsza z tym pojawi się w weekend. Najpóźniej w poniedziałek, bo jakby to tak, wiecie, będzie mały odstęp pomiędzy jednym a drugim mniejszym z tym, więc tak, nie wiem, piątek, góra właśnie, niedziela, nie, wróć, niedziela, poniedziałek, jakoś w tym momencie po prostu planuję, żeby się pojawiło to kolejne wydanie mniejsze z tym, no bo już faktycznie trochę się opóźniło to wydanie, głównie dlatego, że z tyłu, jak widzicie, są te klocki Lego i tam różne te elementy robiłem, po prostu stwierdziłem, że trochę wolnego czasu dla mnie też nie zaszkodzi, dlatego że tych filmów wszystkich było mniej dużo niż zazwyczaj, no i dlatego też po prostu sytuacja była jak była i dlatego też no, nie zostało to wszystko zrealizowane w terminie, jak było to pierwotnie planowane, ale na szczęście w końcu te mniejsze z tym, tak tylko po środku tygodnia się pojawiło i mam nadzieję, że przy kolejnych takich problemów większych nie będzie. Na koniec jeszcze jeden temat, który mi mignął na transporcie publicznym dzisiaj i kończymy dzisiejsze wydanie, tylko ja taki materiał bonus na sam koniec już wam rzucam. Jednak dwa tematy, bo zerknąłem sobie tak w ogóle na tę sytuację. I tak, po pierwsze, prace w M1. Modernizacja metro warszawskie ma już 30 lat. I cały czas działa nieprzerywanie. No, M2 nie działało przez
jeden dzień. Pewnie M2, znaczy M2 nie działa właśnie przez jeden dzień, M1 cały czas działa. No i co jest ważne, to oczywiście te aspekty takie, jak to wygląda faktycznie po tych 30 latach. No może to zostało realizowane jeszcze w PRL-u, znaczy metodą radziecką i tak dalej, te aspekty. Natomiast, chyba to się zaczęło w ogóle tam w PRL-u. Natomiast co jest ważne, to jest to, że trzeba po prostu przyjść tam z nową technologią, bo te stare już czasami są tak wyeksploatowane i tak niedostępne, że nie da się kupić nowych. I trzeba robić je specjalnie na zamówienie. A tego też różne elementy są wymienione aktualnie. Między innymi podstacja będzie trakcyjna wymieniona na kolejnej stacji metra. Już to było robione konsekwentnie, właśnie idą od STP Kabaty przez cały ursynowski odcinek i teraz właśnie już na samym odcinku metra, jeżeli chodzi o Mokotów, się tak aktualnie dzieje. Chodzi mi oczywiście o stację Rasławicka i tam aktualnie właśnie będą wymienione te elementy. Również będą też inne aspekty realizowane. Na te prace jest przewidziane włącznie wszystkie 16,7 miliona złotych i mają być w całości zrealizowane w tym roku. Czyli między innymi właśnie na podstacji, nowsze systemy przeciwpożarowe na różnych stacjach metra, jest to zaplanowane, od stacji Świętokrzyska do stacji Młodziny jest planowane właśnie wymiana tych centrali pożarowych, jak i również na samej stacji Plac Wilsona będzie to całkowicie zrobione właśnie prawie że po nowemu, czyli wedle nowych systemów. Pomijając to, również różne elementy, jeżeli chodzi o same tunele i jeżeli chodzi o systemy oddania, czyli wentylatornie, będą wymienione w tym roku. Będzie też wygodnie dla pasażerów, bo między innymi w końcu dosłownie, na stacji metra Świętokrzyska nie będą zamknięte cały czas te drzwi do wind, czyli chodzi oczywiście na stacji Świętokrzyska tam na górze i na dole, żeby dostać się do wind na peronach lub też na górze, trzeba po prostu otworzyć te wielkie drzwi, dopiero później się dostajemy do przedsionku z windą. I teraz te drzwi będą cały czas otwarte. Musi być po prostu zbudowany nowy system, który będzie te drzwi trzymać, a w razie sytuacji pożarowej będzie można całkowicie po prostu wcisnąć przycisk i wszystkie drzwi się zamkną naraz. Taki system będzie teraz prowadzony na tej stacji metra, czyli właśnie te trzy windy będą miały to zrobione lepiej. Na starszych stacjach metra będą wymieniane stare oświetlenia na nowe, LED-owe, żeby po pierwsze było jaśniej, jak i również oczywiście, żeby było też taniej, jeżeli chodzi o same wykorzystywanie metra warszawskiego, i będą się pojawiać też nowe płyty prowadzące, czyli na przykład na stacji metra Politechnika, Ratusz Lesenów czy na Pole Mokotowskie będą teraz płyty prowadzące, takie jak właśnie już zostały zamontowane na jednej głowicy na Pole Mokotowskim w ramach budowy wind, czyli w skrócie będzie wszystko wmurowane, jest taki jeden kamień, jak na podłodze, tylko że zamiast tych listew metalowych, które są na M1, jest tak samo jak na M2 drogi prowadzące i już na naszych przystankach kolejowych, więc to jest bardzo dobra informacja, że w końcu nie będziemy ślizgać się na tym, łamać rąk i tak dalej, tylko w końcu ZTM stwierdził, że trzeba to wymienić i zrobić to dobrze, normalnie. I to jest też dobra informacja, jeżeli chodzi o ten aspekt. Też będą zmiany, jeżeli chodzi o sterowanie ruchem na odcinku pomiędzy Placem Politechniki a Placem Wilsona, trochę też tam prace będą realizowane, będzie też nowszy monitoring od stacji Dworzec Gdański do stacji Słodowiec, będą też uszczelniane tunele, w związku z tym, że w tych miejscach są różne przepusty wodonadania, to jest metro z dołem. I tutaj w miejscach po prostu są też jakieś kanały, są jakieś rzeczki. M1 nie płynie, co prawda pod Wisłą, nie jedzie pod Wisłą, ale na przykład jest strumień tam wzdłuż Służewa, więc tam też po prostu na przykład te różne elementy uszczelniowe będą musiały być zrealizowane i to jest jeden też z tych właśnie kolejnych aspektów, które będzie tutaj realizowane, więc to będzie też robione, no bo jednak faktycznie trzeba pamiętać, że metro jest trochę głębiej, a poziom wody jest wyżej i ten wody gruntowe i wilgoć cały czas wchodzi i całą strukturę, jeżeli chodzi o wszystkie ściany, no i standardowo będą realizowane wymiany szyn, ale to jest cały czas realizowane. Więc takie prace modernizacyjne, jeżeli chodzi o M1 jeszcze będą realizowane, a z innych informacji to jest jeszcze oczywiście plany, jeżeli chodzi o STM-kę. Wiadomo, że Warszawa Zachodnia się zmienia i tak jak powiedziałem, Zachodnie będzie w najbliższych dniach. Natomiast jeżeli chodzi o faktycznie zmianę, no to SKM-ka planuje zmianę. Po pierwsze, od czerwca wrócą normalnie linie SKM-ki na linię średnicową dalekobieżną i podmiejską. Chodzi oczywiście o linie S1 i S2. Zwrócą na swoje podstawowe trasy, jeżeli chodzi o trasę od Podskruczków, Warszawa, Lotnisko Chopina i Sulejowych Miłosław. Po prostu będą wszystkie kursy jeździć przez Warszawa Śródmieście normalnie. I S3 będzie jechać też na Lotnisko Chopina z Legionowa, ale będzie jechać przez linię średnicową dalekobieżną. W skrócie przez Warszawę Centrum.
centralną, a nie jak teraz jedzie tam przez Gdańsk, jak dobrze pamiętam. Mało tego, linia S4 będzie teraz łączyć już normalnie wszystkich kursach właśnie jasyczna z Legionowym bądź Zegrzem Południowym i S40 będzie dojeżdżać normalnie do Warszawy Głównej, a nie aktualnie jak tam w dziwnym tym wariancie, tylko wyłącznie do tramwajów. Z ważnych aspektów też jest planowane, żeby S40 została wydłużona i jechała po pierwsze do Legionowa, czyli jak S4, tylko skończy swoją trasę w Legionowie, bądź dalej jeszcze przez Nieporę. No, więc zobaczymy faktycznie, co z tego wyjdzie i brzmi to jak dobry pomysł, według mnie, bo im więcej jest kamek, tym lepiej. Te elementy, te właśnie te wnioski zostały złożone do ZTM-u i aktualnie czekają na decyzję, znaczy wnioski zostały złożone i czekamy aktualnie na decyzję zarządcy infrastruktury kolejowej, czyli oczywiście PKP PLK i zobaczymy, czy się zgodzą na to. No i wiadomo, że WKTK do początku lipca będzie już normalnie jeździć przez Warszawę do Warszawy Śródmieście WKD, przez Warszawę Zachodnią i pociągi będą jeździć częściej, czyli w godzinach szczytu nawet co 10 minut. I to jest bardzo dobra informacja. Dlatego też czekamy, aż te wszystkie elementy zostaną zrealizowane, a sama Warszawa Zachodnia, jeżeli chodzi o część peronowa, ma być oddana do użytku. Przypominam Wam, na początku czerwca, razem ze zmianą rozkładu jazdy, wszystkie prace torowe mają być zakończone mniej więcej w wakacje. Prawdopodobnie w lipcu się zakończą, bo tam jeszcze będą realizowane prace przy usunięciu tymczasowego rozjazdu, który się znajduje przy peronie 4, który jest tych aktualnie, gdzie korzystają pociągi, żeby dojechać na przykład do bazy utrzymania kolei mazowieckiej, czy też pojechać w kierunku Warszawa-Włochy, jak i również będą realizowane pozostałe prace, jeżeli chodzi o przejście podziemne, które ma być udane do użytku na początku przyszłego roku, najprawdopodobniej, czyli w 2025 roku w styczniu, chociaż planowane jest oczywiście zakończenie na grudzień 2024. Więc tych prac przy Warszawie Zachodniej jeszcze trochę jest. Tymczasem, jak i zawsze, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie całego filmu. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, to kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. I za tutaj coraz to więcej, 15873 osoby już kliknęły przycisk subskrybuj. Za to Wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też wszystkim patronom, którzy cały czas już są tutaj nieprzerwanie i pomagają mi w realizacji tych wszystkich filmów. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami, bo dzięki Wam te wszystkie filmy mogę realizować, a dzięki partnerowi kanału, który jest Koleo, mogę jeździć do różnych innych miast i nagrywać na przykład filmy z Olsztyna, czy inne okiem Awiznosza i do tego chcę wrócić. I najprawdopodobniej, jak już zakończę spokojnie sytuację ze studiami, bo to jest jeden z elementów, który mnie trochę hamuje mimo wszystko, to będę mógł uruchomić te faktycznie serie z innych miast. Czyli tak jak jest seria z Łodzi, to najprawdopodobniej do Łodzi będę jeździć w ciągu 2 miesięcy, czyli nagrywać łódzką średnicę i łódzkie inwestycje, które są realizowane. Tam wiecie, że tego jest mnóstwo, więc jakby to będzie też planowane przeze mnie, żeby faktycznie nagrywać. Też planuję, żeby nagrywać inwestycje z Krakowa i później rozwinąć tę serię również o zapraszamy do metra, jeżeli chodzi o Kraków, bo wiem, że Kraków planuje swoje linie metra i do tego też chcę się oczywiście odnieść i jeszcze na pewno jedno trzecie miasto będę chciał nagrywać tak regularnie raz na kwartał, ale jakie to będzie miasto, tego nie wiem, możecie wpisać swoje propozycje, jestem po prostu otwarty na jakieś inne miasto, mamy Warszawę, Łódź, Kraków i gdzie by tu jeszcze pojechać, może Trójmiasto, może Białystok, a może Otwock. Nie, no, to przesadziłem. Ale dobra, napiszcie swoje propozycje. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj może jeszcze w Olsztynie zawsze się zobaczymy, jak tutaj film jest z Olsztyna. Jutro na Warszawie Zachodniej, później zajezdnia na Nopol. Jeszcze oczywiście będzie trasa łazienkowska. Będzie też zapraszamy do metra i dużo, dużo innych ciekawych inwestycji. No i wiadomo, tramwaje na Goworka muszą zjechać w końcu na dół. A mam wstępne informacje, że mi się uda pojechać na jazdach testowych. Przynajmniej takie zapowiedzi mam od strony tramwajów warszawskich. Cześć!